Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to ja. Dzisiaj jest ze mną mój wspaniały przyjaciel, bootcampowiec również też, Michał, znany z kanału Espace. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym odcinku po długiej przerwie u Twistera. No właśnie, po długiej przerwie. Ogólnie nie było filmu od świąt Bożego Narodzenia. I a tu zaraz Wielkanoc. Właśnie, zaraz Wielkanoc, to myślę, że też znowu zniknę sobie do wakacji. Nie no, ogólnie... Nie no, no to ogólnie... miło. Nie no, ogólnie to tak, nie było mnie 2 miesiące. Czemu ten no, się uleczył? Ogólnie bijemy sobie przyzywacza, nie wiem czy takiego tytana znacie, bo... No bo nie jestem pewien. Ty, ale... Patrz, on wykonał... Co? A, złożenie ofiary. Ale on się jakoś dużo uleczył. I on się leknął, ale za to mało ten magnaż dostał. A, no to coś za coś. No. I ogólnie chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za to, że nie było filmów 2 miesiące, bo troszeczkę się wypaliłem. Znaczy wypaliłem, kurwa, nie chciało mi się po prostu. Zacząłem palić papierosy. Zacząłem Nieprawda, kurwa, nie zacząłem palić papierosów. Nie jestem jeszcze taki jak Danamis. Jak Danamis. Kurwa, czemu ten... Zaczynamy obrażanie. Zaczynamy obrażanie. Teraz Michał mi będzie robił dramy. W sumie nie wiem. W sumie powiem tak. Ostatnio dzwonię do Michała, bo był przyzywacz. No a Michał sobie oczywiście śpi tam srano, nie wiem co on tam robił. No i... Dasz mi dokończyć? I spadła legendarna zbroja Magtrop, no nie? To mówię mu potem bardzo proszę. Znowu się uleczył, kurwa. Mówię mu potem bardzo proszę, no dzwoniłem do ciebie, a to miałeś w dupie, że no. No i taki niestety jest Michał, no cóż dodać. I ogólnie troszeczkę wyszedłem z sprawy, jak się nagrywa. Musiałem poustawiać, podłączyć w ogóle mikrofon, który stał gdzieś tam za monitorem, cały zakurzony, bo nagrywam teraz na tym rozpierdolonym, bo... Mój mikrofon niestety ma złamaną tą membranę w środku, ale jeszcze się da coś z niego wyciągnąć. Także jest mi z tego powodu bardzo miło i ktoś owczy, albo mi się wydaje. A mój mikrofon się cały czas dobrze trzyma, chociaż przyleciał ze mną... Pół świata. Pół świata, bo leciał ze mną do Anglii z powrotem. No, to takie niewypełnione emocje, można powiedzieć. No, ogólnie mamy ale... dzisiaj, mamy dzisiaj... Opowiem ci historię tego mikrofonu, no, jeszcze mów, dobrą. Mów, dawaj. Bo ogólnie jak byłem na lotnisku, już w Bristolu i leciałem do mnie, to się trochę bałem, bo ten mikrofon no wygląda trochę, jakby tak odpiąć tą całą podstawkę, to jest trochę taka bomba. I mówię, poprzednio on był wysyłany pocztą, to nie było aż takiego problemu, a teraz leciał ze mną w bagażu podręcznym. Myślę, no jak oni mnie zatrzymają z tym mikrofonem na lotnisku i każą mi go zostawić, to ja się chyba popłaczę tam, nie? No. Ale na szczęście oni się tak patrzyli tak się dziwnie na tą moją torbę później, jak tak odjeżdżałem. I, ale, bo wiesz, ona jedzie przez taki pas, ten, który jest tam monitorowany. No, no i nic nie zapipczało, nic z tego, więc wszystko spoko. A za to na przykład na lotnisku w Rzeszowie moje buty piszczały. To w butach no. Może narkotyki miałeś w podeszwie schowane? Tak, serio, i mi kazali zdjąć buty i oni oglądali moje buty. I w końcu oglądali, mówią, chyba fajne i poszedłem. Tak, no to... Przygody miałeś, no, mikrofon... Biorę Hero. To ja biorę Uni, nie no, żartowałem. Ale są strzały na łowce? Ja nie wiedziałem, że one są. Dobra, no to mi się... Zostawcie sobie... błogo, ja błogo. Ja sobie wezmę lśnienie jedrnych piersi, kurwa. No właśnie, ja też. Tak? Łapiesz? Ja będę miał 10, jak złapię. Ogólnie na moich postaciach nic się takiego jakoś nie zmieniło, tylko troszeczkę margonem laguje, nie wiem... Chodź, nie przewodnika dlaczego. Możemy poszukać, jak chcesz. Ale jest już przecież. Jest już przecież. No to się przelogujemy na Ham Paweł. No tu też nie ma raczej żadnych zmian, tylko EQ tam przełożyłem coś. To ja za kostkiem pójdę w takim razie. Za kostkiem? Razie. Dobrze, dobrze. Mamy 4 minuty jest, nagrania. Złapałem. Żeby. O, zajebiście. Mamy 4 minuty nagrania póki co, no, do 10 jeszcze troszeczkę jest, żeby włączyć zarabianie, także. No. już z góry mówi. No jeszcze pociągnę ten filmik parę minut, żeby zarabianie mieć. No, bardzo... ale wiesz co, po tym filmiku nie spodziewam się, żeby było super dużo wyświetleń i lajków, bo. No bo 2 miesiące przerwy jednak robi swoje. Ja mam nadzieję, że wierni widzowie pamiętają, kim byłeś. Tak, kim byłem. No jeszcze po sobie pomnika nie zostawiłem, ale jakby jest ktoś zdedał, to zostawiłem. I aha. No i tak to działa ogólnie. To jest! Jakieś powiadomienia się wyskakują. Dobra. Ile będzie osób? 5 osób na przewodniku, więc całkiem mnie sporo. Mnie tam nie będzie, bo nie mam przedziału, bo zawsze ten taki chujowy przedział 6-4. No, no. Ale no właśnie też mi się tak nie podoba. No ale z przyzywacza był dobry locik.
No, nie najgorszy, mi się podobał. Tak, mi też się podobał. Jedyna zmiana, która zaszła w moich postaciach, to chyba ten 4-9, bo nie wydaje mi się, żeby przed nowym rokiem zawodowo weszło, więc no, ale raczej nie widzieli. No, raczej nie widzieli, no więc możemy iść tam szologować, bo tam w sumie na HF-u stoję. HF-u. Bo sobie chcę ten naszyjnik jakoś wydropić, już tym Ham Paweł stałem sobie na tarmie, ale już mam ile? Nawet nie wiem, bo licznik mi się... W ogóle dodatków nie mam. No więc zajebiście, że nie mam dodatków, fajnie wiedzieć. Że nawet dodatki mają mnie w dupie. Coś musi. Ktoś zawsze musi być kimś, no cóż dodać. Dokładnie. Tak, 5 osób, chyba już nikt więcej nie przyjdzie. Nikt chyba nie idzie, więc będziecie bić. A ty już kostkę szukasz, tak? Jeszcze nie. Jak to? Teraz idę dopiero na STS, bo byłem... Ale co ty pierdolisz? Przecież kostka nie będzie. Będzie, jest 2 godziny. Nie, mówię ci, uuu, 2 unikaty i zwój. A to kurczę, tu myślałem, że jakiś hera poleciał. Tak, hera poleciały. Ej, ale wiesz co mnie najbardziej boli? No. W przeciągu 3 dni poleciały 2 lagi zatalki, z którą ja cały czas szukam. No a jak ty byś szukał, to nie spadnie nic, więc... I jak ja szukam, jak ją biję, to spadają jakieś unii, gówna same, nawet jak bijemy w 10 osób. A tutaj w 2 osoby spadają legendy i to łapie Bołek, który... A, nie będę komentował, no, ale... nawet nie ma co tutaj mówić, dobra. Jesteśmy na 4-9, na tej najnowszej postaci, na której mam 2 legendy tylko. I sobie stoimy na szefu, no i biję sobie, no nie? No bo musimy sobie zdobyć łapy, na przykład spadły teraz zwykłe. No ale tutaj już legenda się robi, tu już mam 3 bicia póki co, ale legenda się robi, nie? Także jest... się robi. Legenda się robi, to jest tak jak my z Michałem robimy bootcamp i mówimy sobie... spadek formy ze 120 tysięcy do 5 tysięcy, a potem odrabiamy, stabilnie jest, nie, ale... Tak, to zawsze tak robimy. Tak, i właśnie tak zawsze jest, no. I ogólnie postaram się teraz już jakoś, no dobra, nie obiecuję, ale postaram się jakoś robić częściej te filmy, chyba że... Minimum raz w tygodniu. Minimum raz, co ty pierdolisz? Nie wiem, czy się wyrobię, kurwa, raz w tygodniu. No to ja sobie teraz postawiłem taki cel, tak? Niepisany, że będę chciał robić przynajmniej raz w tygodniu. Z tego powodu, że bardzo często niestety zapominam, mam lenia czy coś, a tak to lubię sobie nagrać dobry odcinek i później się chwalić, że hej, patrzcie, fajny odcinek nagrałem. No też tak miałem, do czasu aż mi się przestało chcieć to robić, no nie? No ale to każdy musi być kimś, no jak to powiedział pewien człowiek sukcesu. Ale w sumie Skolin mi ostatnio powiedział, że no, jestem jeszcze młody i że YouTube przede mną stoi, nie? A ja takie, kurwa, ja już w tym siedzę chyba 5 lat, już mi się tak trochę to znudziło, nie? A on takie, o gdzie tam, to tam dopiero to się rozwijasz, nie? To nawet, a ja powiedziałem mu, dobra, dawaj rybnik, nie? A on, o kurwa. więc no... Tak, jest, normalnie to... Więc niestety... Skolin jest Skolin, miło do niego, a ty, no dobra, kurwa, dawaj rybnik, kusujemy się za garażami. Nie no, nawet nie wiem, czy tam są jakieś garaże, kurwa. Za drzewem gdzieś, no, co mogę powiedzieć. Rybnik za drzewem. Rybnik za drzewem, no. A jeżeli Skolin sobie to zobaczy, może zobaczy, kto wie, to wcale Skolin nie myśl, że chce cię pobić, bo ja nie mam tego na myśli. Ja dopiero, o ile pojadę na Mario Kampa, to wtedy będę bardzo, myślał. Bardzo, bardzo lubię. Tak, i robimy tylko, że po Margo Campie, jak mu zdedacie tego łowcę, to kurwa już cię chyba nie będzie lubiał. No i dobra, to nieważne, nie? A, czyli mówisz, że do czasu i znajdziesz sobie więcej przyjaciół. Nie znajdę raczej. Ty wiesz, że 2 osoby stoją na Mordhenie? Ale beka. Tak? A ty już szukasz? No to było powiedzieć, kurwa, nie odpierdalać. No to szukam, leć już na te, no leć od Zdradzieckiego. Labirynt. No to u mnie nie ma. A, no to idę od Zdradzieckiego. Kurwa, zużyłem 3 zwoje na ciebie. O, dziękuję. No widzisz, no Michał. No, także możecie lajka zostawić, będzie mi bardzo miło. Mi też. No, możecie też wbić na kanał Michała, chociaż prawdopodobnie każdy z tych widzów, którzy zostali, ponieważ zostało ich bardzo mało, no to tam pewnie subują gracza Espace, który ma, kurwa, zdesynchronizowane audio na najnowszych... Jezus Maria, jeden odcinek się zły zdarzy i już wszyscy będą wypominać. No, ale bootcampowiec się nie wypomina, Michał, to jest tylko rada. Posłuchaj się młodszego kolegi. Posłuchaj synu, tato ci opowie, jak strzałkowiec robią pierwsze kroki. No, ogólnie to kurwa, dzisiaj mamy 3 marca, dzień kurwa najlepszy chyba, Michał. O, znalazłem kostka z radzieckiej jest. To idę. No. Zawołać czy bijemy sami?
Słyszę, że Zawołaj. zawołać, kurwa, Piotr. Albo dobra, sami. Dobra, sami, zajebiście. To chciałem usłyszeć. No, więc tak to wygląda. Na odcinku, tylko nie tak, mówcie nie. nikomu, na odcinku, na odcinku. Róbcie ODD shota, jak lega spadnie, nie? Rób. On jest, czekaj, bo nie mam dodatków nawet, kurwa, żeby cokolwiek. Aha, fajnie, że mi to działa. No, gdzieś tutaj, mapa bieżąca, jest w lewy górny róg, no więc musisz tak się trochę przejść. No to super, super się składa. Tak. No jak ty bez dodatków szukasz herosów, to ja ci gratuluję. Przepraszam bardzo, ja jestem człowiekiem doświadczonym już w szukaniu herosów, więc proszę mnie nie obrażać, tak? Ja jak w ogóle zacząłem szukać herosów, to ty dopiero konto zakładałeś, Margo. Jasne. No. Także myślę, że po kostku ten filmik skończymy. Tak, wyjaśniłem, czemu mnie nie było, bo mi się nie chciało i tylko byłem na streamach Michała i nie miałem weny w sumie, żeby nagrać coś. I no ogólnie dużo nauki jest strasznie i w szkole mnie biją. I niestety. No, no. Ty, czekaj, ja cię teraz proszę do znajomych. Tak? Bo my się nie mamy w znajomych. Bo my się nie mamy znajomych przez kurwa te. Przez te odchłanie, no, bo no, coś no. było zbugowane. Dobra, dalej tak. Dalej są zbugowane. Już? Na turce oczywiście. Dobra, na turce. Ja kroki zrobię. Co ty... Ja też. Znaczy robisz kroki, mówisz bardzo proszę. Cebek. Cebek ci wchodzi na zwykłych, ty. Zajebiście. Nie, mi ciekawe szło, nie cebek. Czyli stabilnie. Nie, cebek. Cebek, ty. No właśnie mówię ci, że ten. No. Ja tylko dobra, tego mam. Dobijam. O kurde. Ty łapie na mnie, to jestem sam. Nie podzieli. Nie podzieli. A wyrzucę to tutaj, może ktoś się skusi podnieść ten złom. Także co, my kończymy ten taki dość króciutki odcinek z krótkimi wyjaśnieniami, no bo trzeba coś na ten kanał wrzucić, żeby kanał jakoś się tam prosperował na tym YouTubie. Po prostu się pieniądze skończyłem. Tak. No i niestety tak. Kurwa, no zmieniłeś już. To co zrobiłeś? Sebek ci wszedł z podwójnego. Nie mam podwójnego. Ja nawet kurwa, nie mam. Ja mam ej, opowiem wam historię życia. Aha, to bo ja mam taki, skończyłem ten film. To ja mam długi parapet taki strasznie, nie? I tam co chwilę mi srają gołębie. I dzisiaj już chyba z trzeci raz mi się gołębie ruchają na oknie i mnie to denerwuje strasznie, bo no, niech się ruchają, ale nie na moim oknie. I gościu przedtem się ruchał z tym gołębiem, a czyli gołąb się ruchał z gołębicą. I mi się zesrała podczas ruchania i mam takie gówno kurwa na parapecie, że boję się parapetu otwierać. I to nie jest fajny widok. Ty, co to by tak źle poszło? No bo miałem umki pod ogień, a miałem zimno. Gdzie nadarzyło się niepowodzenie, drogi przyjaciele. Tak, to był taki brak odpowiedzi, error. Error, dobra. No, także no, ubijemy ty sobie możesz ten... kończyć. Tak, ubijemy sobie jeszcze szajfu na sam koniec, bo Michał oczywiście musiał mi przedłużyć ten odcinek, bo dlaczego nie? Więcej reklam. Tak, co ty powiedziałeś? Tego się nie mówi głośno, no właśnie, ale więcej reklam. Ale adblocka możecie wyłączyć. Sprzedajmy dobra. Się już na samym początku. Dobra, także dziękuję za obejrzenie. Może ktoś to zobaczy, jeżeli kanał jeszcze prosperuje. Tak. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. Dzięki za obejrzenie, pa.